Cześć kochani, jestem w bardzo wyjątkowym miejscu. Otóż na moim własnym serwerze. Tak. Na serwerze dopiero zaczynam się tam powiedzmy sobie lokować, ale kilka już rzeczy mam na pewno. Cóż, pokażę wam kilka z nich. Przede wszystkim mój pierwszy budynek. Taki budynek w moim mieście w sumie. Co tu wisi? To jest mój pierwszy budynek zbudowany. Jest elegancki, jest nowoczesny. Tak, to będą głównie nowoczesne budynki, ponieważ... takie zwykłe mogą budować wszędzie, a tutaj jest taka moja... takie laboratorium eksperymentalne, gdzie będę budować tylko takie dziwadło. Budynek tak sobie jest holendernie przewiewny, aż za bardzo przewiewny, więcej. Na serwerze mam tylko kilka pluginów, głównie Essentials, WordGuard, World Edit, chyba Border, coś takiego. Pokażę mi sobie spawn, który zrobię. W sumie to i tak tylko ja gram, ewentualnie kilka osób, które zaprosiłam, które się w sumie nie grają nigdy na tym, tylko odwiedzają mnie czasami. Tak, to jest mój spawn. Jak widzicie, przechodzę na spawn, to się pojawia napis. Pięknie, nie? Mi się podoba. Na tym serwerze gram na tak super Flow HD. A to jest najbardziej zanobiasty tekstopak, jeżeli chodzi o styl modernistyczny. Nie wiem, styl modernistyczny, a spam taki od tej strony kratki. Ja uwielbiam kwarc. Tak. Kilka z warpów, między innymi ten warp, to zaraz wpiszemy. Warp zasady. Ok, jesteśmy na moich zasadach. Ale to nie ważne, by tak to nigdy nie przychodzi, ale... tutaj są zasady. To nie jest dom. Nie, my jesteśmy centralnie pod spawnem. Dokładnie. Muszę sobie pokazać. Nie, tu. Pokazam spawn. Widzisz, że jak tutaj ludzie z kompasem, nigdy nie. Uczę się tych pluginów, ale nie jest źle. Mapa jest dopiero nowa, więc dużo się można zmieścić. A to swoje miasto, którym będę właśnie już buduję. Widzicie, autobus jest przystanek i pierwszy budynek. Kolejnym moim budynkiem to będzie prawdopodobnie mały eksperyment właśnie. Chodzi mi o taką nowoczesną architekturę, chyba pochodzącą gdzieś z regionu azjatyckiego. Małe mieszkania, jakby boksy, jedno pomieszczenie, w którym jest wszystko. Będę musiała to tak zrobić, żeby to było widać, że co dzieje, to było intuicyjne. Jest to wyzwanie, prawda? To jest holendarnie długa i dobrze. Budynku mam wiele w głowie i wiele zbuduję. A jeszcze jakby nie było, to most. I tamtą stronę też mogę ulicę pociągnąć. Jeszcze w tamtą stronę. I jest źle.
Jak się zmienia biomy? Skądś gdzieś widziałam taką komendę. Nieważne. Pomyślimy. No cóż. Nic więcej do pokazania to na razie nie ma. Pablo ma swoje tam posiadłości, Pablo 18. Ale jak sama kiedyś powiedziałam, to mój taki mały królik doświadczalny. Nie, nie powinnam tego mówić. Chodzi o to, że po prostu dzięki niemu testuję różne możliwości. Czy na przykład dobrze ustawiłam kubot i tak dalej, i tak dalej. No a dzięki temu mogę to budować na kreatywie, co chcę. To są warpy. Każdy, że ktoś by chciał na przykład u mnie budować, a nie będę przejmować byle kogo, tylko osoby, które są ogarnięte, dorosłe, przede wszystkim umieją porządnie budować, takie ewentualnie przyjmę. Wtedy zrobię im kuboida i będą mogli na tym kubojdzie grać długo, długo, budować co chcą na własne miasto. Tak mam myśli i taką mam nadzieję. Szkoda, że mogłam na kubojdzie district przychodzić na tytułach na wczesne. Potokiem na zachód słońca. Żegnam się z wami z mojego serwera, bo znalazłam mojego serwera. A! Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Jeżeli ktoś ma pomysł, co można by było zbudować w stylu nowoczesnym, wręcz takim, jak to powiedzieć, futurystycznym, no to piszcie. Zobaczymy, może coś tam się zbudować dla was. Dzięki wam. Ups. No to pa, pa.